Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dzisiaj wchodzimy do ostatniego formatora tutaj na tym terenie. Wiecie, nie biorę pod uwagę formatorów z Mararkoru, bo no wiecie sami jak to jest. Tu jest w ogóle ekipa z Warszawy, nie wiem czy zauważyliście, na pewno zauważyliście. Trudno tego nie zauważyć. Wiecie, takie bazyliszki i takie dziadostwa, to my po prostu ciachamy od razu. Najgorsze są te latające dziadostwa. Tutaj zależy mi na tym, żeby wytłuc tych przeciwników jakoś tam w miarę, bo to jest jednak dodatkowy exp. Szczególnie Behemoth będzie raczej fajnym przeciwnikiem. Ciebie mogłabym sobie od razu... Ojej, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby sobie wyeliminować to ten latający szajs, żeby mi potem nie przeszkadzał, no nie? Łupieżca to jest. Łupieżca czego? Genów? Spoko. Coś tu jeszcze bijemy? Raptoida bijemy. Dobra, bo jak niebu nie mam włączonego. A ty co, nagle zmieniasz agro na mnie? Czy o co chodzi? Wiecie, z nich jest tak naprawdę tylko mroczny Alex, więc ja już może tego zbierać po prostu nie będę. Wiecie, warty zachodu to jest Behemoth, bo to jest przeciwnik, który da nam sporego boosta. Co mi tu prycha? A ty? Cholero! Jax, czy ty możesz coś zrobić ze sobą? Dobra. Jakbym tak mogła... No wiecie, właśnie sobie tu polatać i pobić tego łupieżcę, to bym była w niebie. Z was coś jest innego? Nie, tylko mroczny Alex. Zwykły szparacz. Raczej żadne wyzwanie. Behemoth. To jest to, czego potrzebuję. Nie kupiłam sobie tych komórek za bardzo. No ale to nic. Dawaj, Jack, strzelałbyś, wiesz? Na niego to działa, jak mu strzelamy w brzuszek. No, pięknie. Super. Wiecie, przebijamy się, że tak to powiem, do tego formatora. Spoko, spoko, jeszcze trochę. Kolejny poziom znowu, no niemożliwe, po prostu co odcinek to nowy poziom. Ja nie wiem. Korzystając w takim razie z chwili spokoju, damy sobie w budowę kolejne punkty. Ja myślę, że już pobiegniemy do tego formatora, bo to latające badziewie to mnie akurat najmniej interesuje. O Jezu, tam jest olbrzym. Dobra, uderzyłam go. To było epickie. W sumie spoko to było. Byleby od tego dziadostwa latającego nie oberwać jakoś bardzo. Te olbrzymy to wiecie. To już jest pikuś. O Jezu. Zabieramy to i spadamy. No, bo ten latający shit się tu w ogóle nie zmieści. Na szczęście, że tak powiem. Zobaczymy, jak bardzo będzie oblężony tutaj ten formator. Chwilowo wydaje się, że jest w miarę przyjemnie. Ja bym się chyba wyleczyła, wiecie, bo zaraz będzie tak, że umrę przez przypadek i się dobro narobi. No właśnie. Spoko. Ignorowanie bólu.
i lecimy. Wiecie, to jest powtarzający się po prostu standard, nie? Dobra, mamy czerwa na wejściu. Na ciebie to akurat sobie wezmę to. Hello, my friend. Ale oberwał. Ała, ja też oberwałam. Kroni śmiesznie wygląda, jak wiecie co. Jak obrywa. Wygląda, jakby po prostu ktoś patrzył taką puszkę, nie? Dobra, jeszcze jest tak z cios chyba. Coś czuję. Super. Ja mam wrażenie, że coraz prościej nam idzie. Coraz sprawniej. Ale to może też dlatego, że człowiek coraz bardziej się, wiecie, spodziewa tego, co tu spotka, nie? Kolejny czerw. Ciężko mi ocenić w takim razie, jak tutaj będzie wyglądał formator. To znaczy, jak on się będzie zachowywał. Cześć pan wykolejeniec. Od razu do mojego robota? Gościu. Dobra, z tego wykolejeńca to może już nie będę zbierała rzeczy, bo to trochę żart. Dobra, trochę uników zrobię. Dobra, nie dostałam tym na szczęście. Ty się, gościu, nie przybliżaj do mnie aż tak. Nie mam ochoty na żadne romanse. Dobra, trochę mało mam już tej amunicji. Mam nadzieję, że mi to starczy na ten formator. Dobra, powiem tak, dobijemy go. Mi się w sumie bardziej opłaca korzystać z broni. Tak myślę sobie. Dobra. Tutaj raczej tacy przeciwnicy średniej jakości. Dobra, tu jest fajnie na boczek sobie odejść. Jeszcze cios. Okej, zdech od tego, no właśnie. To bardzo fajnie robi tym przeciwnikom krzywdę. Czy tutaj mogę coś znaleźć? Mogę coś znaleźć, coś tu leży. Ogniwo plazmowe. No dobra. I co mamy dalej? Wykolejeniec zwykły, widzę. Formator raczej taki, bym powiedziała, zwykły. Delikatny, o. Ale coś czuję, że będzie duży, wiecie? Bo już się zastanawiam, w którą stronę powinnam iść. Kurde, nie dają mi praktycznie tej amunicji do tej mojej broni. Okej, dobra, dostałam amunicję do działu, 3 sztuki. Nie wiem, gdzie jest centralny komputer, także pójdziemy na początek na wprost. Prawdopodobieństwo przeżycia niebezpiecznie niskie. Dobra, najpierw tutaj w prawo. Dobra, widzę, że jest rozległy. Tu nie ma w ogóle przeciwników? To już jest dziwne. Ale sporo podków takich, silnych. Ciekawe. Tutaj na końcu coś, cokolwiek? Nie. Dobra. Tu mogę iść. To jest ten typ konwertera, gdzie się gubisz, nie? Sorry, no, formatora. On sobie nic nie zrobił z tego, że go atakuje? Ty, panie olbrzym, a pan zeskoczyłeś z sufitu? Ty chłopie! Ty, a te potwory to się chyba z gówna wzięły. Skąd? Już tu przed chwilą był tylko ten działotwór.
No i o co tu? A gdzie jest Kroni? Ej, wstawaj, Jax. Co tu się robi w ogóle, nie? Przecież tu przed chwilą to tu nikogo nie było. Chyba Kroni się tłucze z tym olbrzymem. Co tu się pobagowało wszystko chyba, wiecie? Kroni chyba wszedł w ścianę w ogóle. Kroni jest na suficie. Ała, no a ja to rykoszetem dostałam. No Jezu, dobra. Jeszcze tak z cios, chyba że go to zabije? Zabije go to. Nie! Kroni, co tu się dzieje, powiedz mi, chłopie? Potwory nagle z nieba spadły. To tak miało być? Muszę się skupić. Dobra, jakiś. No, rozumiem cię, Jax. Tu jest kolejny olbrzym. Nie, to czerw, przepraszam. Ten czerw chyba czegoś pilnuje. Dobra, na czerwy to akurat naprawdę najlepiej jest używać tego. Chociaż wiecie co? Zaryzykuję. Nie, to już jest ten moment, kiedy nie opłaca mi się używać tej broni. Opłaca mi się po prostu bić z broni takiej, wiecie, normalnej. Zdecydowanie. Bo już nic po prostu nie ma ze mną szans, nie? Alfara jest duża. Tak duża jak Gamara. Gamara taka była chyba. Byliśmy chyba w jednym z pierwszych odcinków z tymi formatorami w takiej właśnie dużej tej. Strasznie. Była duża. To miejsce wygląda ciekawie. Nie byłam tutaj? Byłam chyba. Nie, bym to zebrała. Nie no, tutaj to muszę powiedzieć, że się po prostu zgubiłam. A tu nie było wejścia do tego? No oczywiście, dobra. To zróbmy tak. Bo ja tutaj mogłam iść sobie na wprost. Tylko. I teraz mogłam sobie odbijać w którąś stronę, nie? Mogłam iść na wprost, mogłam iść na lewo i mogłam iść na lewo albo na wprost. Chodźmy na lewo. No dobra, i tutaj mogę iść tylko w tę stronę. A tutaj mogę iść tylko w tę stronę. Moment, tutaj czegoś nie zabrałam. I tu był boczny pokoik, gdzie byliśmy. No, jak najbardziej. Okej, i tutaj mnie doprowadziła ta główna droga. Czy musimy iść tutaj? O, hello. No dobra, tu się dzieje trochę jakaś rozpierducha. Ty, kurator, gdzie jesteś? Porąbało cię? No. Na dwa baty. Gościu nie ma szans.
No i dobra, trochę się pogubiłam, ale ostatecznie odnalazłam jakąś drogę. Gra mi daje sporo tych silnych tych eliksirów. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Dobra, tutaj niczego nie ma, tutaj też niczego nie ma, dobra. To możemy stąd iść dalej. Czyli tutaj. No i tutaj mamy tą. Mamy olbrzyma. Ała, no chłopie. Dobra, trochę uberwał. No. Pan olbrzym ma jakiś problem ze sobą. Spoko. Zaraz powinien zginąć. Dokładnie. No i dobra, teraz jest dalsza ścieżka. Tu mogę znaleźć parę jakichś tam nic nieznaczących rzeczy. Na sprzedaż ewentualnie, żeby mieć amunicję lepszą. Tutaj może coś być w tym miejscu, ale nie ma niczego. A na pewno niczego wartego uwagi. Tu jest czerwik. To już jest ten moment, kiedy ja się czerwa nie boję tak bić, nie? Wręcz przeciwnie, bym powiedziała. Sprawia mi to po prostu przyjemność bić go tak, no nie? Zrobię może silny? Jeszcze cios, pięknie. No, ta alfara całkiem duża jest. Tutaj niczego nie widzę. Tam nic nie leży. Tu nic nie leży. Tu też nic. Dobra, tu leżą jakieś bzdety. Trochę rzeczy na sprzedaż. No, całe opakowanie granatów wziął tylko 3. Cudowne, nie? Dobra. Wygląda podobnie jak Betara. Tylko to nie jest jeszcze główny pokój. A może i jest. Dobra, tam mamy dodatkowy expik, a tutaj mamy miejsce, gdzie iść, żeby wyłączyć formator. Ciekawi mnie, czy jest jakieś osiągnięcie na konsolę Xbox za wyłączenie wszystkich formatorów. Trochę eleksu czyściutkiego. Dobra, weźmiemy sobie ignorowanie bólu. I tutaj jakieś takie podstawowe potworki są. Dobra, może ten szperacz na początek. Teraz działotwór. Zanim one się zbiorą do jakiegoś ataku, to jest naprawdę pożal się Boże. Wystarczy je po prostu okrążyć. Wiecie co, jestem dumna, że przed nami jest ostatni formator tutaj. Poziom ryzyka krytyczny. Zaleca się ucieczkę. Kroni, nie gadaj do mnie żadnych takich bzdur, bo już jesteśmy przy ostatnim formatorze, nie licząc tego w Malarkorze. Zlokalizowano formator centralny. Rozpoczynam przejmowanie. No i pięknie. Ustanowiono połączenie. Przesyłanie danych. Odwracanie polaryzacji formatora. Oczekiwanie na zatrzymanie procesów. Celem zachowania równowagi psychicznej ćwiczenia są ci stanowczo zalecane. Rozpoczęłabym trening, ale nie wiem, czy mogę to robić w tym miejscu, także jeszcze poczekam. Poczekam z tym, aż pójdziemy do tego miejsca, gdzie możemy dodatkowego expika zgarnąć. Ciekawi mnie, czy tam będzie taka rozpierducha,
czy tam nie będzie nic. Bo sami wiecie, że to jest loteria. Chociaż może tam być trochę przeciwników, bo stosunkowo za mało by było na ten formator. O proszę, jeszcze torba z Alexitem. I trochę śmieci takich bezużytecznych na sprzedaż. Są przeciwnicy, jasne, że są. Jak mogłoby ich tutaj nie być, nie? Dużo was tu. Całkiem was tu sporo. Wow, co tu się robi w ogóle? Co tu się dzieje? Kolejny jakiś popieprzony formator, nie? No, czekam na ignorowanie, żeby sobie odnowić. To, co się tutaj dzieje, to jest po prostu jakiś żart. Tamten się skrada, nie wiem, co on robi. Dobra, bo tu trzeba zrobić rozpierdol totalny, nie? Plusem jest to, że mamy lepszą, fajniejszą broń. Ale tych kuratorów jest tu milion. Tu się trzeba, wiecie, za osłoną i lecieć, nie? Ale wiecie co, da się to zrobić. Jeden po drugim. Trochę uników, trochę tego. Ty nie rzucaj tym. No. Dobra, trochę się przewróciłam. Dobra, tamten ciska we mnie. Wiecie co, wyleczyłabym się. Dobra, trochę uników, trochę tego. Gościu. Wow! Okej. To było fajne. To było fajne akurat. Polecam serdecznie. Dobra, z nich to sobie akurat, wiecie, pozbieram. Z nich też trochę kasy leci. To są niby poprzemieniani ludzie, ale z nich naprawdę lecą fajne fanty. Wiecie co? Zaczęłabym z jednej strony od góry. Ewentualnie tutaj od dokończenia z tymi kuratorami, bo... Bo wiecie jak to jest. Gościu, co ty robisz? Wziąłbyś tam wpad, wiesz? O, przyszedł kolejny. Nie, to zwierzchnik! O, panie! To tak się nie bawię. Wow, jeszcze mi grę przycina, nie? To nie jest dobrze. Jakbym tego kuratora wykończyła, to bym była w niebie, nie? Ewentualnie jakoś tam na wymianę. Trochę was tu jest. Ciebie to by było fajnie, najlepiej to przewrócić. O właśnie. Super. Kroni tamtych rozwalił w ogóle. No. Pięknie, ej. Naprawdę ładnie, sprawnie to idzie. Tu jest jakaś rozpierducha. Chyba dwóch kuratorów przez chwilę było. Teraz tak jakby jeden jest. Dobra. Zobaczmy, co się dzieje na górze.
Czy ktoś tu jeszcze siedzi? Nie, i żadnej nagrody dla mnie tutaj nie ma. No dobra. To jeszcze po okręgu możemy sobie pochodzić. A jak tam? Tutaj już też nikogo nie ma? Nie, tutaj już też nikogo nie ma. Tam na dół nie będziemy schodzić. Tutaj zostawiłam jeszcze jakieś ciała. I bronię. To jeszcze, wiecie, mogę sobie zebrać. Dobra. Może już nie wszystko, bez przesady jakiejś tam. Tutaj robimy rozpierdziel jeszcze. No dobra, obijaj sobie mnie, obijaj. Gdzie jesteś? Padniesz? Padniesz. Dobra, tam jest kolejna grupa, więc troszeczkę się wyleczę. Dobra, może tego kuratora. Już widzę, że oni się w ogóle na mnie interesują. Ten podżegacz się bardziej nam interesuje. Gościu. No, spoko. To co, biegniemy dalej. Tam jeszcze jedna grupka. Już widzę, że mnie atakują. A strzelaj sobie, chłopie. Nie ma co, gościu. Tamten się zajmie tamtym dziadem. A, bo to też jest kurator. Mi się wydawało przez chwilę, że to jest zwykły taki jakiś podżegacz. A to git. To spoko. No i dobra, i chyba już jesteśmy na finiszu, nie? Dokładnie. To co, teleportujemy się stąd, tylko sobie zrobimy szybki zapis. To wiecie co? Zagadam sobie do Kroniego. Dobra, rozpocznijmy trening. Przyjąłem, uruchamiam protokół treningowy. Wiecie, nie wiem, czy mogę to robić tylko w bastionie, czy gdziekolwiek. Okej, gdziekolwiek. Dzięki. Oby na jakiś czas wystarczyło. W gotowości. Dobra. Trudno. No dobra. O! Uwaga! Wykryto nagły spadek temperatury. Przestań marudzić. Wyglądam na zmarzniętego? Uwaga! W niskiej temperaturze smar może stracić skuteczność. Czyli to o siebie się martwisz. Potwierdzam. Aktywuje ogrzewanie awaryjne. Mhm. Nic ci nie jest. Dobra, biegniemy w stronę Wardeka. Wszystkie tutaj już formatory wyłączone. Możemy robić teraz akcję dalej. Polecimy standardowo tak jak ostatnio. Poszło nam w miarę szybko i sprawnie. Tędy. Także w sumie spoko. I witam serdecznie. Tatuśka. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Udałem się do formatorów i miałeś rację. Mój dron zdołał bardzo szybko podporządkować sobie ich systemy. Czy wierzysz mi, że jestem w stanie ci pomóc?
Jeśli zniszczymy formatory, wtedy SI na statku matce nie powinna stanowić problemu. Dowiedziałeś się czegoś o Kassandrze? Tak. Jednostki kontrolne w formatorze są pochodnymi głównej SI. Wątpię, by kluczowy algorytm pomógł nam ją wyłączyć. Pierwowzór na pewno potrafi znacznie więcej. Bez wątpienia szybko odkryje nasze zamiary i rozpocznie proces terraformacji, wykorzystując do tego ponownie aktywowane formatory. Najlepiej byłoby dostać się do SI bez zaglądania do głównego formatora. Być może jednak Kassandra da o sobie znać w inny sposób. Kassandra się ujawniła. Co więcej, podsłuchiwała nas, a nawet kilka razy zapanowała nad moim dronem. Niebianie to zaiste przebiegli wrogowie. Wydaje mi się, że Kassandra uzyskała dostęp do każdej maszyny, która zetknęła się kiedykolwiek z technologią niebian. Przejmuje kontrolę niczym mroczny Elex, po cichu i niezauważenie, jednak z ogromną mocą i bezlitośnie. Mierzymy się z przerażającym przeciwnikiem, ale go pokonamy. Musimy tylko przetrwać dostatecznie długo, by urosnąć w siłę. Spróbuję wymyślić coś, co zapewni nam przewagę. Sytuacja przedstawia się następująco. Jesteśmy gotowi. Pora na Mararkor. Powiedz mi teraz, co pozwoli mi przetrwać w głównym formatorze? Chwila, zawarliśmy umowę. Nie licz na nic, dopóki nie odzyskam dawnej rangi. Szkoda teraz czasu na pierdoły. Zawarliśmy umowę! Pomóż mi pokonać wroga, a otrzymasz swoją nagrodę. Nie. Chcę w tej chwili znów zostać dowódcą Albów. Oto twoje prawdziwe oblicze. Samolubne, roszczeniowe. Kto chciałby w ogóle mianować cię dowódcą? I czy znajdzie się ktokolwiek, kto pójdzie za tobą w bój? Dość tego! Przeciągasz strunę! Podważasz mój autorytet! Co? Okej, gościu, jak chcesz dostać w pierdol, to dobra. Chłopie, nie wiesz, co ty robisz. Ty w ogóle jeszcze na noga... Rozpoczynam optymalizację systemu. Zalecana analiza środowiska. Słuchaj, zapomnijmy o tym. My się tu kłócimy, a niebianie zapewne prowadzą natarcie. Oczywiście. Masz rację. Posłuchaj, synu. Ja... Co się z tobą, kurwa, stało? Gdzie człowiek, którego znałem? Który uczył mnie o determinacji i skuteczności jako wartościach nadrzędnych? Byłeś dla mnie wzorem. Zrobiłbym wszystko, byle zyskać twój szacunek. Jak mogłeś wyrzec się tego, w co sam wierzyłeś? Gdyby eleksetorzy dowiedzieli się, że nie jesteś moim prawowitym synem, a dzieckiem łowców i rybaków Zedanu... Osądziliby cię, tak jak ty mnie. Zgadza się. Nie zamierzałem na to pozwolić. Osobiście się przekonałem, czym grozi odwyk od Eleksu. To straszliwe doświadczenie. Ogromny lęk przed utratą pozycji wśród Albów oraz brakiem dostępu do Eleksu doprowadził mnie do obłędu. I co? Spędziłeś całe lata na wygnaniu. Bez Eleksu. Sam. W istocie przeszedłem piekło i nigdy się od niego nie uwolniłem. To, co uczyniłem tobie i swoim ludziom, dręczy mnie co dzień. Zmysłów nie postradałem tylko dzięki śladowym ilościom Eleksu, jakie czasem odnajduję. Niech to się skończy. Pragnę wrócić do swego ludu. Potrzebuję tego. Depozytorium Eleksu w Ignadonie. Czuję je, jakby mieściło się tuż obok. Mimo, że dzielą nas olbrzymie odległości. Pomóż mi, synu. Proszę. Im bardziej zbliżam się do najeźdźców,
tym więcej rodzi to pytań. Są bardzo zaawansowani, ale wciąż zdają się rozwijać. Rozmawiali o nowych stworach, nad którymi pracują. O odmieńcach, o niebywałych zdolnościach adaptacyjnych. Na co im one? Gdyby zmienili naszą planetę pod własne oczekiwania, do czego musieliby się jeszcze dostosowywać? To na pewno nie wszystko. Powinienem dociec, czego niebianie tak naprawdę chcą od naszej planety i jej mieszkańców. W obecnej sytuacji wszyscy wiedzą, czym się zajmuję i kieruję. Mimo to czuję się bardziej zagubiony niż kiedykolwiek. Czy niebianie podążają właściwą drogą? Czy próby osiągnięcia nieśmiertelności, dalszej ewolucji, to faktycznie droga naprzód? Którą ścieżkę obrać? Jak podjąć taką decyzję? Po prostu nie wiem. Zgromadziłem za mało informacji, by wyciągnąć odpowiednie wnioski. I co z replikacją DNA? Czy wciąż jestem sobą? Czy stałem się marionetką jakiegoś starca? Marionetką, która znów nawet nie dostrzega, kto ani jak pociąga za sznurki. SI w głównej siedzibie wroga to kolejna zagadka, której nie umiem chwilowo rozwiązać. Kim albo czym jest Kassandra? Co planuje? I jak wielką mocą obdarzyli ją niebianie? Czy to rzeczywiście ona za wszystko odpowiada? Czy zostaliśmy zabawkami w rękach SI? Narzędziami wykorzystywanymi przez technologię pozbawioną kontroli? Potrzebuję odpowiedzi. Ostatnia nadzieja w moim dronie. Może on pozwoli mi je zdobyć. Po tym, co się właśnie wydarzyło, trudno zdecydować, czy stoi po mojej stronie. Ale nie mam innego wyboru. Póki nie skończymy walczyć z niebianami, nie zamierzam zaprzątać sobie głowy tym, żeby ci pomóc. Daj mi przynajmniej zamieszkać w bastionie. Nie jestem najmłodszy. A w dziczy czyha niebezpieczeństwo. Wkrótce rozstrzygną się losy Magallana. Natychmiast się ze wszystkiego spowiadaj, albo przysięgam. Zostawię cię tu na pewną śmierć. Dobrze. Kassandra jest prawdziwym kluczem do głównego formatora. Ta ambitna SI kontroluje bramy. Jeśli ich nie otworzy, nie dostaniemy się do środka. Co mam zatem zrobić? Negocjować z nią? Czemu nie? Może to akurat podziała. Co proponuje się jakiejś dziwnej maszynie? Na czym mogłoby jej zależeć? Pomyśl tylko. Orientujesz się przecież, czego chce. Szuka pierwszej ludzkiej anomalii. Do Kinsa. Zgadza się. Nijak nie rozumiem, co cię łączy z tym potworem. Na pewno więcej niż z tobą, wyrodny ojcze. Jak wolisz. Moim zdaniem po prostu warto spróbować nawiązać z Kassandrą kontakt. Stanowi dla nas całkowitą zagadkę. Co nią kieruje? Co planuje? Czy znajduje się pod kontrolą niebian? Czy posiada wolną wolę? Krony U4 byłby w stanie bezpośrednio połączyć się z jej synapsami. To jednak ryzykowne. Co jeśli stracę drona, a wraz z nim założenia naszej strategii? Wiesz, czym dysponujesz? Nie wyciągnę z rękawa kolejnego asa. Nie wesprę nas w żaden inny sposób. Dlatego czyń, co uważasz za słuszne. Dobra, spróbujmy. Ale jeśli zaczniesz sprawiać szóstej sile problemy... Daruj sobie. Muszę naprawić błędy z przeszłości. Wiem o tym. Czy mam jakieś inne wyjście? Nie przetrwałbym w tej głuszy. Pomów z naczelnikiem Tjalgiem. Znajdzie ci jakieś zajęcie. Dziękuję, synu. Nie pożałujesz tego. Oby. No, zobaczymy. Przynajmniej teraz będę miała lepszy dostęp do niego. Dobra, mamy kolejne punkty.
dobrze by było to dzisiaj w sumie rozdysponować sobie. Co ja mogę sobie dać? To mogę sobie dać. To mogę sobie dać. Kto mnie tego uczy? W bastionie ktoś? Tak, Tjalk. Dobra, to chodźmy od razu do bastionu. Zaczniemy od tego. Po prostu. Rozdysponujemy sobie punkty. Właśnie, ja mam też eliksir przecież do wypicia. Plup. I mamy do zrobienia sobie eliksirę. Zwerbowałeś swego ojca? Nie było nikogo innego? To dobry strateg i dowódca. Dajmy mu szansę. Mimo to musimy mieć go na oku. Już raz wbił mi nóż w plecy. Będę uważał. Możesz być spokojny. Dobra, naucz mnie czegoś. Postaram się. Dodatkowe punkty wytrzymałości. I to też chciałam. Dobra, to robimy tak. Tam się ktoś leje z czymś. Fajnie. I dodatkowe punkty. To mogłabym sobie rozdysponować, ale nie wiem, czy jest sens. Ty mnie na razie więcej nie nauczysz, tak? Tu potrzebujemy budowy do tego. Regeneracja zdrowia. Dobra. To tak, co dalej? Może tutaj twórca broni? Chociaż ja tego raczej nie robię. Zróbmy tak. Dokończmy sobie to, bo mi to zalega od dłuższego czasu. Uczy tego co prawda tylko złomuś, ale damy radę do niego dotrzeć. Na spokojnie. Nie jest jakoś tutaj daleko, jest przy kopalni, gdzie już parę razy byliśmy. W ciągu grania w Alexa. Tu jeszcze jakieś podstawowe takie potworki w okolicy. Przecież ten raptor w ogóle nie miał szans, nie? Błagam. Ja nawet nic z nich nie zbieram, bo to żart po prostu. No i dobra, złomuś powinien być tu u góry. Czy w kopalni wszystko gra? A co? Chcesz nas wesprzeć? Pewnie. Czemu nie? Nie boisz się brudnej roboty? Ha. To mi się podoba. Odkryliśmy w kopalni nowe pokłady żelaza. Jeśli pomożesz nam przy wydobyciu, zapłacę ci. Dostaniesz konkretną kasę. Mam żelazo na sprzedaż. No dobra, popatrzmy. Fajnie, że mogę to sprzedać. Ha, praco... Okej, stówkę dostaję. Ale ja przyszłam się tutaj głównie czegoś nauczyć. Konkretniej tego, bo mi to już zalega. I jeszcze chodziło mi po głowie te tutaj punkty tego, nie? Ale nie mam tyle sprytu. A jakbym sobie rozdysponowała, będę miała 50 sprytu? Znaczy 55 i nie będę miała. To myślę, że dalej w budowę pociśniemy. Ewentualnie, no nie, nie dam rady już tutaj nic takiego robić. Dobra. Kurde, mam aż 7 serc behemotów. Budowa, siła, zręczność, spryt. Może na inteligencję jest to serce behemota? O, proszę bardzo, możemy sobie zrobić kolejny eliksir. To wiecie co? Nauczę się może tego tworzenia broni. Fajnie by to było mieć na fulla. No prawie, bo przydałby mi się teraz znowu stół alchemiczny. Prawda jest taka, że te punkty to już mnie gówno interesują.
Nie wiadomo czego do nauki to ja już nie mam. No i dobra. Weszliśmy sobie w nowy rozdział. Teraz już powoli zbliżamy się do takiego momentu, kiedy wypadałoby Jaxa bardziej koksić. W ogóle jak my stoimy z dziennikiem? Zwarcie. Gdzie to jest? Aha, to po prostu muszę z Kronim porozmawiać, tak? Słuchaj, kolego, mamy nowe zadanie. W gotowości. Jeśli chcemy unieszkodliwić główny formator, musimy się skontaktować z odźwierną Niebian. Prawdopodobieństwo występowania takiej osoby 0,003%. Mówię o Kassandrze. Zdaje się, że tylko ona zdoła wpuścić nas do środka. Raport. Wrota i drzwi do formatora sterowane są przez centralną jednostkę kontrolną. Nie papuguj. Prawdopodobieństwo namierzenia przez Kassandrę 99,9%. W rzeczy samej wyda rozkaz do ataku, jak tylko się dowie, kim jesteśmy. Wybierzmy miejsce, w którym jej kuratorzy będą nam najmniej zagrażać. Może powinniśmy sprawdzić Thompson Town? Potwierdzam. W porządku. W takim razie zaznacz na mojej mapie jakiś cichy, zapomniany zakątek ruin. Udamy się tam i zobaczymy, co dalej. W gotowości. Dobra, czyli rozumiem, mam takie miejsce zaznaczone w Thompson Town. Okej, tutaj, jak najbardziej. Tutaj przy okazji mamy też miksturkę do atrybutów. I tutaj też. I też stałą miksturkę, także tutaj będziemy mogli ładnie odkrywać sobie rzeczy. Dobra. Moi drodzy, zakończymy sobie odcinek na tym. Dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten odcinek, a w kolejnym będziemy, myślę, zajmować się jakimiś poboczniakami. Niekoniecznie już tą fabułą, bo żeśmy ostatnio trochę to pociągli do przodu. A mamy parę zaległości, bo na przykład okazuje się, że nie wiem, czy pamiętacie szponów, ale możemy dla nich zrobić różne zadania. Więc tutaj też chciałabym to posprawdzać i zrobić. A Ty co robisz? Denerwujesz się, że nie masz kumpli, czy jak? Chyba tak. Dobra, nie będę już przedłużać. Może wrócimy do bastionu, bo tak będzie najlepiej. I tam będziemy kontynuować. Powoli zabieramy się za zbieranie eliksirów. Po prostu zakokrzenie naszego głównego bohatera. Wypiszę sobie wszystkie umiejętności, z którymi chciałabym skończyć grę. Żebyśmy to mieli, żebyśmy wiedzieli, w co mamy iść, co mamy zbierać, co mamy robić. I zobaczymy, jak to nam wszystko pójdzie. Dzięki Wam serdeczne. Do kolejnego odcinka. Cześć.